Od 1 lutego bieżącego roku funkcję dyrektora Szkół Mistrzostwa Sportowego Rekordu pełni pani Anita Gańczarczyk. Nie było dotąd okazji spotkać się przed kamerą Rekord TV. Minione miesiące, jak wiadomo, w ogóle nie sprzyjały oświacie, edukacji, stąd dopiero dziś sposobność do rozmowy. Pani dyrektor, zechciałaby się pani przedstawić naszym widzom, przy okazji uczniom Szkoły Mistrzostwa Sportowego i ich rodzicom. Anita Gańczarczyk. Tak jak pan powiedział, dyrektorem jestem w tej szkole od 1 lutego 2020. W poprzednim semestrze byłam wicedyrektorem z panią dyrektor Kocą, naczelną wtedy. Z edukacją mam styczność nie od 1 lutego, ani od 1 września 2019. Szczęśliwie przez 18 ostatnich lat prowadziłam gimnazjum i liceum, również mistrzostwa sportowego o nazwie EduSport. To były szkoły siatkarskie. Natomiast również SMS-y, więc w charakterze praca i nauka w szkołach taka sama. A wcześniej jeszcze, ponad 18 lat temu, panie Tadeuszu, mieliśmy okazję razem pracować w Urzędzie Miejskim. Pan wtedy w Wydziale Kultury Fizycznej, a ja w Wydziale Edukacji, który już też nie istnieje, teraz to jest MZO. Tam zajmowałam się szkołami właśnie niepublicznymi, stąd temat szkolnictwa jest mi, myślę, że od dawna znany. Swego rodzaju koneksja personalna, osobista, prywatna także miała tutaj znaczenie, prawda? Mam na myśli fakt, że pani mężem jest były piłkarz, aktualny trener. Tak, ta prywatna koneksja to tylko kierunek sportowy, natomiast to, że pracuję w szkole, to wiedziałam od urodzenia, więc to lubię i kocham od zawsze. A piłka nożna też istniała już w moim młodym życiu. Zawsze lubiłam piłkę nożną. Mój idol Paolo Maldini, niedościgniony i uwielbiany do dzisiaj. I klub AC Milan to jest coś, czym żyłam od swojej młodości. Szczęśliwie mam męża piłkarza, więc całe moje życie ten światek piłkarski się przebija. Jesteśmy u progu ważnych wydarzeń w szkole. Mam na myśli egzaminy maturalne, egzaminy ósmoklasistów. Jak do tego nasza placówka oświatowa jest przygotowana od strony logistycznej? Mam nadzieję, że tak jak wymaga tego minister i minister edukacji i minister zdrowia, staramy się już od ubiegłego tygodnia przygotowywać i merytorycznie i przede wszystkim pod względem bezpieczeństwa szkołę. Sala, aula, w której jak się okazuje zmieścimy się wszyscy, będziemy pisać egzamin w jednej auli, tak jak planowaliśmy to już w grudniu podczas próbnego egzaminu maturalnego. Aula jest przygotowana, zdezynfekowana. Oczywiście tą dezynfekcję powtórzymy jeszcze w dzień egzaminu rano. W tym roku odwrotnie. Najpierw egzamin maturalny, później egzamin ósmoklasisty. A co stanowi większe wyzwanie? Warstwa merytoryczna tegorocznych egzaminów, czy właśnie te aspekty, o których wspomnieliśmy, aspekty sanitarne? Część merytoryczna powinna być główną i na tym się mocno skupiam, natomiast ten rok jest wyjątkowy, tak jak pan powiedział wcześniej, pod każdym względem. W związku z tym bezpieczeństwo i zabiegi sanitarne skupiły naszą uwagę chyba nawet bardziej niż merytoryka egzaminu. Mam nadzieję, że również w 100% będzie załatwione. Nie odbiegając zasadniczo od meritum, jak wyglądały te ostatnie miesiące w przypadku funkcjonowania naszej szkoły? Tak jak w każdej szkole, w środę 11 marca nagle tu, słuchając ministra, dowiedziałam się, że od jutra, czyli od czwartku 12, zawieszamy zajęcia. Obiegłam całą szkołę, ogłaszając to uczniom. Nie odbyło się to oczywiście bez churalnego okrzyku radości, ale chyba wszyscy nie spodziewali się, że to potrwa do dziś i do końca roku szkolnego, jak się okazuje. Więc w związku z tym, że jesteśmy szkołą sportową, wróciliśmy do treningów w ramach odmrażania przez ministra zajęć sportowych, zajęć klubowych, treningowych. Mogę w związku z tym widzieć się od miesiąca z uczniami i wiem już od nich to, że sukcesem pandemii jest to, że mówią, że zaczynają za szkołą tęsknić. Jak ciężko jest prowadzić, jak trudno jest prowadzić taką placówkę oświatową, która skupia 200 młodych ludzi? Jak się ich lubi, to bez względu na liczbę. Ilość nie ma większego znaczenia, in minus. Czego życzyć uczniom przed egzaminami, to z grubsza wiemy, choćby z autopsji. A czego życzyć nauczycielom i dyrekcji szkoły przed maturą i przed egzaminami ósmoklasistów? Nauczycielom i dyrekcji tego, żebyśmy nie popadli w rutynę, żebyśmy pamiętali, że ten rok jest inny i musimy na nowo skupić się na nowych wytycznych, żebyśmy skupili się też na tym, że to jednak uczeń, a nie procedury i kryteria sanitarne są w tych dniach najważniejsze. A w bonusie od ekipy Rekord TV dla was wszystkich udanych wakacji.
Dziękuję, choć one będą pracowite w tym roku.